Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Dzisiejszy dachowo-podniebny odcinek poświęcimy na odpowiedź na pytanie, czym jest optymalizator mocy. Serdecznie zapraszam. Optymalizator, zwany często także optymizerem, to niewielka, kwadratowa kostka z kilkoma kablami i przyłączami. Jak sama nazwa wskazuje, optymalnie rozkłada zdolności prądotwórcze modułów fotowoltaicznych w naszych instalacjach. To jest nasz optymalizator. Wypięliśmy go z mocowania na konstrukcji. On w żadnym wypadku nie powinien wisieć. Robimy to tylko na potrzeby filmiku, żeby go Państwu zaprezentować. W trakcie pracy system w 5 i tak dalej. Otóż optymalizator zapewnia nam przede wszystkim bezpieczeństwo. Kiedy jego temperatura przekroczy 100 stopni, on automatycznie włączy moduł w stan uśpienia i wyłączy na swoich wyjściach napięcie po stronie DC. Pamiętajmy, że przy czerwcowym, pięknym, ciepłym dniu osiągnięcie takiej temperatury nie jest wcale niemożliwe. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, teraz o bardziej praktycznej kwestii związanej z posiadaniem optymalizatora. Otóż wyobraźmy sobie sytuację, że w naszym ogrodzie rośnie stuletnie drzewo, którego nie chcemy wycinać, a które w okresie kwitnienia rzuca cień na nasze moduły, niekiedy na cały szereg. Otóż optymalizator przychodzi nam wówczas z pomocą dzięki MPPT. A MPPT to śledzenie punktu mocy maksymalnej. Dzięki MPPT optymalizator redukuje pracę czasowo zacienionego modułu bądź zacienionych modułów na pracę pozostałych połączonych w szeregu. Oczywiście im więcej modułów, tym więcej optymalizatorów, ale na szczęście ten niewielki pomocnik nie jest drogim sprzętem.